Cześć wszystkim z tej strony Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam do Was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużo ilości expa, więc ten co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, to macie na samej górne ekranie. Jeżeli Was załadowało, do tego miejsca. Klikamy e, klikam potwierdź czyli to zrobiliście, Bardzo Wam dziękuję. Idziemy sobie teraz w prawej stronę do niewidzialnego teleportu. Podchodzimy tutaj, was przeteleportuje i podchodzimy do końca do tej mapki. Klikamy sobie G i czekam, aż po prostu przeteleportuje. Jeżeli Was załadowało, to po prostu sobie stąd wychodzimy i musimy pójść do trzech przycisków, które Wam teraz pokażę, więc pierwszy po prostu musimy sobie pójść najlepiej po. Grapler i pod jetpack, żeby nam było łatwiej się dostawać do tych miejsc, do których mamy się dostać. Więc po prostu sobie idziemy dokładnie w to miejsce i szukamy rzeczy, które będą nas potrzebne. Czyli na pewno jetpack będzie tutaj z tej strony. Możemy sobie wziąć tą kotwiczkę po prostu i jetpack, który będzie tutaj. I teraz podchodzimy sobie do przycisku, w którym wyłączymy sobie to w całe otoczenie, będzie nam przeszkadzać. Więc idziemy tutaj i musimy sobie to te włączyć teraz. Jeżeli mamy napis jakby to latające i w ogóle to. Podchodzimy sobie od tego napisu FH. Jak tam się wymawia? Podchodzimy po prostu tutaj i musimy pójść do tego białego drzewka. Podchodzimy tutaj i robimy dowolną emotkę. Przetroportuję was tutaj dokładnie w to miejsce. Teraz schodzimy sobie na dół. I tutaj będziemy musieli dostać się na górę, czyli budujemy się jedne, jedne schody po prostu i w tym miejscu będzie pierwszy przycisk, który sobie klikamy. No jeżeli to kliknęliście to teraz idziemy sobie do kolejnego miejsca, gdzie już zaczynam dostawać naprawdę ogromne ilości expa. Jeżeli to kliknęliście to teraz idziemy sobie na... Lider, tutaj dokładnie to miejsce i z prawej strony musimy się zbudować 5 ram do góry. I teraz podłogę i 7 ramp w prawo. I w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy i za niego także zaczęcie dostawać Ekspa. I teraz udajemy się jeszcze do ostatniego miejsca. W sumie do dwóch ostatnich miejsc, więc pierwsze będzie dokładnie tutaj. więc Podchodzimy sobie do tego change skin i w tym miejscu po prostu wykonujemy dowolną emotkę. Jeżeli nie, no to podskakujemy. I teraz musimy sobie zejść na dół. Musimy pójść dokładnie do takiej tutaj yy, jaskini, która będzie na dole. Jeżeli nie, to mi się pomyliło w takim razie. Yy, nie tutaj, tylko musimy sobie wejść tutaj. Mamy po prawej taką jaskinię. I tu musimy się zbudować po prostu 6 ramp. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I 6. i w tym miejscu będzie przycisk, który musimy sobie kliknąć, za niego także zaczniecie dostawać expa. Idziemy sobie teraz do ostatniego jeszcze miejsca. Będzie to takie drzewko. Jeżeli mamy tą latającą wyspę, to musimy się dostać do tamtego drzewka. Jeżeli się tutaj dostaliście to idziemy sobie dokładnie tutaj musimy spać na sam dół do tej kuli jakby I pod nią będzie przycisk, który sobie klikamy i za niego zaczniecie dostawać expa Więc dzisiejszego filmu byłoby to na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało Życzę wam miłego expienia, pamiętajcie, że możecie mapkę resetować w kółko Pamiętajcie o moim kodzie i widzimy się w kolejnym filmie Siemanko